Dzień dobry, a może dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie z tej strony Szerszeń, a to są moje życzenia świąteczne dla was. Oczywiście ja jestem już w Polsce, jest to materiał nagrywany troszeczkę przed tym, przed świętami, ale mam nadzieję, że spędzam czas zajebiście w gronie znajomych i rodziny w końcu. Słuchajcie, w ten rodzinny, magiczny, wigilijny czas chciałbym życzyć wam przede wszystkim zdrowia dla was i dla waszych najbliższych. Potem może pieniędzy, bo jednak są dość ważne w naszym życiu. To prawda, mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają, ale jednak są jakimś, powiedzmy, budulcem tego szczęścia w jakimś tam stopniu, dzięki nim możemy osiągnąć wiele. Słuchajcie, szczęścia w miłości dla w sumie wszystkich, dla osób, dla singlów. Życzę, abyście w końcu znaleźli, w tym ja oczywiście, żebyśmy znaleźli sobie w końcu drugą połówkę, która będzie tą jedyną, powiedzmy. A dla osób, które są już w związku, zapraszam do celebrowania tej drugiej osoby, tego związku właśnie z drugą personą. Słuchajcie, co jeszcze mogę wam życzyć z okazji również nowego roku? Myślę, że zmian, nie bójcie się zmian, bo zmiany są dobre. Nie możemy trzymać się kurczowo jednego tematu. Tak naprawdę zmiany są nieodzownym aspektem naszego życia, tak więc nie bójcie się zmieniać. Kiedy czujecie, że macie jakąś okazję, chwyćcie ją z całej siły, trzymajcie ją, nie dajcie jej uciec, bo druga okazja, taka powiedzmy, się już nie zdarzy. Słuchajcie, wytrwałości przede wszystkim w następnym, w kolejnym roku 2018, dążenia do swoich celów, spełnienia marzeń oczywiście wszystkich. No i czego sobie jeszcze w sumie życzycie? Nigdy nie byłem, powiedzmy, dobry w składaniu życzeń, ale powiedzmy postarałem się teraz jakoś, mam nadzieję przynajmniej. Słuchajcie, tak jak mówię, spędźcie te święta z rodziną, celebrujcie ten magiczny czas. Ja mam nadzieję, że bawię się świetnie i będę się bawił do samego końca pobytu w Polsce. No i cóż, mam nadzieję, że będziecie się dzisiaj fajnie bawić przy wigilijnym stole, dzieląc się opłatkiem, wspominając stare czasy z rodziną. No i oczywiście mam nadzieję, że parę kilo przybędzie, bo wiadomo, w święta jest tak zawsze. Dziękuję bardzo za wysłuchanie moich życzeń. Trzymajcie się, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. Ja jestem Szerszeń. Na razie, hej.